Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Pierwsze moje pytanie dotyczy schetynówek. 250 milionów, wszyscy wiemy, że jest za mało. Słyszymy różne zapowiedzi, jakieś tam porozumienia, ale proszę, żeby Pan tutaj z mównicy jasno powiedział, ile będzie właśnie w przyszłym roku pieniędzy przeznaczonych na drogi gminne, bo wiadomo, samorządy czekają na tę odpowiedź. Kolejna sprawa, Panie Ministrze, obwodnica Tomaszowa Lubelskiego. 40 milionów złotych, wykup gruntów, pozwolenia od lat czekają, w styczniu przyszłego roku tracą ważność, 20 tysięcy samochodów dziennie przejeżdża przez Tomaszów Lubelski, przejście z Ukrainą i władza milczy. No, władza buduje obwodnicę tylko i wyłącznie politycznie. Czy mieszkańcy Tomaszowa mają nadal wychodzić na ulicę, czy też rząd wreszcie zajmie się właśnie budową tej konkretnej obwodnicy? Bo państwo de facto marnotrawią pieniądze publiczne. Mówicie z jednej strony, że brakuje tych pieniędzy w budżecie, a z drugiej strony doprowadzacie do sytuacji, gdzie projekty wcześniej zapowiedziane, przygotowane nie mogą być wykonywane. Proszę o konkretną właśnie odpowiedź. Jeżeli pan dzisiaj nie wie na ten temat, bo może pan jeszcze nie jest zorientowany, co będzie z obwodnicą Tomaszowa Lubelskiego. I także pytam o zbiornik pod Biłgorajem. Przy Brodziakach też od lat projekty są, plany są, pieniędzy brakuje. Czy państwo przewidują w przyszłym roku rozpoczęcie budowy tego zbiornika?